Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Priest Simulator. Powiem wam, że weszłam tutaj bardzo skonsternowana, nie grałam przez miesiąc. No tak myślę, trzeba dobić te punkty, co tam do świętości brakowało. Punktów mam 000, jakieś tutaj wyżej 150% i mamy udać się do Torpedo w domu Diaboliny. Nie wiem, co tu się wydarzyło, nie wiem, była jakaś aktualizacja, coś się stało. Nie mam totalnie pojęcia, co tutaj się wydarzyło. No, w każdym razie ruszamy dalej. Zobaczymy, jakie tu będą nasze... Halo, to jest moje miejsce. Dla ludzi z moim wykształceniem. To do urzędu pracy. Ja kazanie sobie powiem, co? A, nie mam nowych kazań do popełnienia. No, szkoda. Dobra, idziemy w takim razie do tej Diaboliny. W sumie to do Torpedo, nie do Diaboliny. Ale nie, no nie wiem, co się wydarzyło. My mamy iść tam. Czy bliżej mi będzie, jak ja się tualetą tepnę? Zaraz spróbujemy. Zobaczymy. Nie pamiętam, gdzie jest dom Diaboliny. No, powiem wam, ostatni raz nagrywałam gdzieś na początku grudnia. Nagrałam sobie z zapasikiem. O, mamy bliżej. Nagrałam zapas, żeby właśnie mieć troszkę wolnego na grudzień i tak dalej. No, ja nie chcę z nimi się bić. No to też wiem. Dobra, pójdziemy jakoś kantem. No i nie wiem, co się wydarzyło. Ja mówię, jestem skonsternowana. Dobra, ja ich na razie sobie poomijam. Tam widziałam pentagram mam do zmycia ze ściany, ale to się jeszcze kiedyś zrobi. Ja bym sobie tutaj przełączyła na tą. O, to bardziej lubię. Aha, tutaj jest dom Diaboliny. No dobra, zobaczymy, co tu słychać. Ja wiem też, że to jest... Okej, ksiądz Kremowa. Ja wiem też, że to jest wczesny dostęp, tak? Ale takie cyrki, żeby się działy? Masz gramofonem! Szanuj muzykę! Chcesz usiąść? Dobra, was jest za dużo, nie mam ochoty się z wami bić. Zaraz, oni tam się chyba wybuchają. Wlezł tu? Nie wlezą, ale... Tak, jogging, słuchajcie, zawsze na propsie. Dobra, ja mam się spotkać z Torpedo. To jest Torpedo, to jest Kremowa, ale z oboma mogę pogadać. Zacznijmy od niego, co? Nie, on nie wykazuje chęci, on ma swoją fajkę. Dobra, a ty? Możliwe, że dlatego, że oni tu są... Jesteście jeszcze? Nie. Dlaczego ja z wami nie mogę porozmawiać? Halo? Trzeba było stać w dobrym miejscu. Kosmateus, otwórz ryło, bambaryło. Podłóż wino w piwnicy. Gdzie tu wino podkładać? Tu się je powinno brać, a nie podkładać. A jest jeszcze coś ciekawego w piwnicy poza tym? Nie, ta piwnica jakoś ograniczona jest. W innych domkach są większe te piwnice. Ktoś tu idzie. Wyciągaj berło. Co tu się stało? Co się stało? Teraz powtarzasz po mnie? Teraz powtarzasz po mnie. Miałaś pilnować, żeby nikt nie wszedł do piwnicy. Zostawiłam zabezpieczenie! Zajebiście mocne zabezpieczenie. Takie mocne, aż szkoda, że ktoś je doszczętnie rozjebał. Miałaś jedną, jedyną fuchę. Jedną, jedyną? A kasynem kto się zajmuje? Może się zamienimy, gwiazdeczko? Będzie bezpieczniej dla ciebie, jeśli zamkniesz ryj, koleżanko. Bo co? Poskarżysz się Diabolinie? Wszystko się zgadza, niczego nie zajebali. Tylko ktoś podmienił wino. Od razu widać. Parapetowa na polu. Ja cię nie pierdolę. Vanella jest wampirem. Tak coś czułem. Wyssała moce z hrabiny i Diaboliny. Mamy absolutnie przedupcone. Dobra, spotkaj się z mieszkańcami. Widzę, że tu jakaś impreza się zaczęła. Tam mamy się spotkać. Dobra, to już lecimy w takim razie. No ja jestem ciekawa, jak to się wszystko zakończy. Dobra, czekajcie, oto na ogólce stoję. Ja z nogulcami nie chcę się na razie bić. W ogóle nie chcę się na razie na trasie tu z nikim bić. Te walki są dość powtarzalne, więc no... O, jest moja armia. To kamień. Nie wiem, dlaczego myślałam, że to kawałek sera leży. Dobra, moja armia niech sobie tam stoi. A
Mamy tu się spotkać, tak? Dzień dobry. Drodzy umiłowani, każdy kij ma dwa końce. W windzie, która wylądowała w Sandeville, znajdowało się nie tylko błogosławieństwo w postaci mnie, ale również raczkujące przekleństwo, czyli moja podła ukochana, Wamela. To raczkujące przekleństwo nauczyło się chodzić, biegać, a teraz lata po wsi, niczym wściekły bąk i wysysa życie z niewinnych mieszkańców. Ja sam dam radę, ale wy z grubsza macie przejebane. Pod żadnym pozorem nie przychodźcie na imprezę do Wameli. To zasadzka. Najlepiej będzie, jeśli pochowacie się w bunkrach i rozstawicie pułapki minowe. Nie będziemy się chować. Chrześcijanizm to wojna. Choćbyśmy mieli wszyscy zginąć, nie poddamy się. Wygramy. Torpedo, Melissa i Orlok to tylko symbole walki ze złem. Reprezentujecie nas wszystkich. Jak tam chcecie. Ostrzegałem. O, zobaczymy. O, dobra, idziemy na parapetówę. Aha, idziemy skąd przyszliśmy. Spoko. A czy to ja mogę zmyć? Mogę, bo ja pamiętam, że ja tutaj mam zmywać wszystkie te graffiti. A te z ziemi też się da rady zmyć? He, no serio? Dobra, spoko. Chodźmy tu na skuśki. Na górce może nas nie dopadną. O, mogę tędy przez okno wleźć? Tam są drzwi, może ja w ogóle nie powinnam tam włazić. Zacznijmy od tego. Jest parapetowa, to idziemy. Wiecie, darmowa impreza zawsze na propsie. Ja tam zawsze lubię chodzić do kogoś na domówki. Gorzej jak ja sama muszę ją zrobić. Chciałabym wznieść toast, jako że zależy mi na tym, abyście przyszli na mój koncert. Zachęcam do wstrzemięźliwości od alkoholu podczas dzisiejszego wieczoru. Ktoś podmienił wino w naszej piwnicy na wino mszalne. Parapetuwa bez alkoholu? Koniec z tym cyrkiem. Starczy mi pogrzeb bez trupa. Symbolicznie skosztujemy tylko ja i moja ukochana. Nie, dziękuję. Chyba się nie boisz. Pij, bo przestaną cię szanować. Dość. Nie no, dobrze ci idzie. Wino nic jej nie robi. Musiała wypić krew. Krew dziadów. Oni mają wyjebane na wszystko. Wiejemy. Najpierw nie to szop. To nie jest odpowiedni moment, synu. Zmiana władzy, skurwysyny. Orlok, możesz wyjść z krzaków. Uciekajcie! To co teraz? Co teraz? Pomyliłeś pytanie z odpowiedzią. Biegnijmy do kościoła. Moim zdaniem uciekamy jak pizdy. Zostawiliśmy Melisę, Torpedo i nie do szopa. O to się nie bój. Melisa zadba o teleportację. Pamela ma teraz moce hrabiny i diaboliny. Musimy wziąć ją na przeczekanie. Wyssane moce ulatują z dwutlenkiem węgla. Nie możemy wziąć jej na przeczekanie. Jest koncert Halloween. Musimy wystąpić przed nią. Biegnę dokończyć piosenkę. Plagiat Gruzji! Tylko tak zjednamy sobie szatanistów. Jeśli wystąpicie przed nią z jej piosenką... Melisa przeżyje katarzis. Wamela wpadnie w szał. Będziemy w stanie ją zniszczyć. Nie wiem. Na wszelki wypadek przygotuj wszystkie. To tak nie działa. Mamy kontrakt tylko na jeden kawałek. Matka, jakie tutaj plany są. Odbierz telefon. Gdzieś tu. Gdzie tu była budka? O! No ale nie z wami teraz ja chciałam walczyć. Halo, chcę któryś z Tedesu? Proszę bardzo. Masz. Nie trafiłam w ciebie. Ja tu miałam rozmawiać, a nie... z wami walczyć w tym momencie. Chodzicie i przeszkadzacie. Dobra, będzie z was. Dobra, pora porozmawiać. Co tam?
Gdzie? Który? Gdzie się jeszcze nawiązał jaki? Jełop jeden. No jełop, tam walczą. Chyba ta. No dobra, odbieram. Na pocieszenie mam informację, że Rolaf dostaje kociokwiku. Dobra robota. I możecie dopuścić do koncertu w Amelie. Jeśli ma moje moce, rzuć urok ze sceny. Koncert w Amelie to koniec gry. O, już? Świruj pawiana. Ważne, że my wystąpimy. Cały podkład muzyczny jest już zerżnięty z Gruzji. Nutka po nutce. Brakuje tylko Rolafa. Nie mamy już czasu na... Mamy. Nie dawaj się zastraszyć, synu. Lecimy dalej z tematem. Mortimer i Rolaf mają wrócić na scenę. Melisę muszą przejść ciary. Co? Potrzebujemy pełni jej mocy, żeby pokonać Wamele. Mamy twoje kropidło i mój geniusz, ale potrzebujemy jeszcze szczęścia Melisy. Zakłady wojskowe. Futbol to polski sport narodowy. Chrześcijaniści i szataniści nie potrafią kopać, więc napierdalają się pałkami po boisku. Okej, jeszcze mamy pomóc wygrać zawody. No super, będzie ciekawie. El Clasico. A raz, tutaj tych, to ja może sobie zjednam. Nie to chciałam to przestawić. O, wiecie co, bo trzeba ze mną pójść. Tak jak Pan Jezus powiedział. I ty też. Tak jak Pan Jezus powiedział. Zaprowadź mnie gdzieś. Tak jak Pan Jezus powiedział. Zaprowadź mnie gdzieś. Tak jak Pan Jezus powiedział. Dobra, armia jest, chodźmy zobaczymy, czy coś tu da radę. Czy ja tu mam w jakiś sposób ewentualnie te wyniki, wiecie, przerobić? Zaraz zobaczymy. Ustawka. Korzystając z broni dystansowych, pomóż chrześcijanistom wygrać ustawkę, by otrzymać nagrodę w PLN-ach. O matko. Jeszcze jakieś ustawki tu robić. Rozpocznij zawody. A coś tu jeszcze jest? Nie, tylko rozpocznij zawody. Dobra, próbujemy. Weź się pod tym, bo ja tamtych usiłuję. Ale ja mogę... A, ja nie mogę stąd wyjść, patrzcie. A mogę coś... O! Krzesłem, krzesłem go! Dobra, ten leży. Dobra, jeszcze ty. O, właśnie, podchodź bliżej. Po oczach i w szczepionkę. Żyjesz, nie żyjesz? Dobra, bo mi się broń roztegowała. Co ja tu jeszcze mam długodystansowego? No tym nie walnę. Tym bym mogła, ale... I tak wygraliśmy, dwóch biegało naszych. Dobra, porozmawiaj z Rolafem na stadionie. O, przylazłeś, siema. Jak tam, wesoły kanarku, sprzedaż gazety? Myślałeś o przebranżowieniu? Chcesz mnie zagłodzić, ale uprawiając hazard tylko karmisz szatanistów. Możesz zgrywać twardziela, ale na twoim miejscu śpiewałbym inaczej. Burzysz naturalny ekosystem, Sandeville. Jesteś diabelską interwencją. Oj tam, oj tam. Lepiej się z tym czuję. Zapomnij o gazecie. Nikt tych bzdetów już nie będzie czytał. Wiesz, co jest twoim powołaniem? Prowadzenie czasopisma. A więc nie wiesz. Masz natychmiast pogodzić się z Mortimerem. To wasz spór burzy naturalny ekosystem, Sandeville. Proszę księdza, afera jest. Znęcają się nad panią Melisą. Co? Gdzie? Ratuj, panie, bo jak jej się krzywda stanie, to my tu wszyscy ocipiejemy. Widzę, że przestali myśleć sensownie. Wojna wojną, ale oni porwali jego kobietę. Przecież Orlokowi teraz puszczą hamulce. To będzie masakra. Trudne sprawy. Dobra, w tamtą mańkę idziemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kobietę mi porwali, o matko. No cóż, hajsy by mi się jeszcze przydały, bo chciałabym kościół do końca ulepszyć. A, to u nas w domu już prawie. Mogłam się w sumie chyba tepnąć klopem. Chociaż ja wiem, teraz byłoby chyba bliżej już. Dobra, idziecie ze mną, co? Chodź. Tak jak Pan Jezus powiedział. Tak jak Pan Jezus powiedział. Będę cię usłaniał. Tak jak Pan Jezus powiedział. Będę cię usłaniał. Idź i ty. Tak jak Pan Jezus powiedział. No weź, bo plecami mnie tak zasłania. Jak Pan Jezus powiedział. Dobra, chodźcie. Możecie się przydać, tutaj kobietę ratować trzeba.
O, tu demony mi jeszcze będą wyskakiwać. Dobra, już jesteśmy blisko. Tamte demony ich sobie będą. Może z tymi moimi przydupasami, co ich sobie wziąłem. Jakie fajne graffiti. Biegną za mną. Biegną, dobra, to graffiti później. O, jeszcze nogulce. Gdzie? A, to tam mi porwano kobietę. Oj, zejdź stąd. Nogulce też. Ała, kopło mnie. To szóstka. Udaje, że umie czarować. Porwaliśmy ją z palcem w dupie. Zginie jak żyła. Fałszywa wiedźma. Na fałszywym stosie ze sztucznych ogni. To ja wam pokażę prawdziwy ogień. Muszę przyznać, że... Ale na festiwal idziemy teraz, matko. Co tu się dzisiaj dzieje? Parapetówka, ustawka i festiwal. Zobaczymy. Ale no, ładny taki... festyn. Dzień dobry. Może te pierdonogi są straszne. Ja tu zginę. Jest to tyle, że ja tu zginę, matko. Ja tu mogę każdego tam dłubnąć raz, dwa. I na tym się kończy. Czy ja tu mogę coś z tym zrobić? O, jest ta butla z gazem, dawaj. Najgorsze te pierdonogi są. O, trupa wzięłam, nie chciałam trupa. A, butla z gazem mi wybuchła, dobra. Są jeszcze jakieś butle z gazem, które ja mogę zajmować? Czy ja tylko tym mogę was walić? Wow, wow, wow. Już nie wiem, gdzie ja mam iść. Moje barierki mi tu szaleją. Oni by sami siebie nie mogli pozatłukać? Jakoś jeden z drugim... Ej, panie, stanąłeś mi na drodze. Daj jaką barierkę. Nogulca chciałam trafić. A wiecie co? Oni też chyba w jakimś stopniu sami siebie wybijają, mam wrażenie. Masz truchłem. Mogę jeszcze jaką tą? Mam wrażenie, że oni tak we mnie strzelają, że naprawdę sami siebie trochę wbijali. Najgorsi są ci strzelający. Dobra, jeszcze czterech zostało. Idź. Dobra. Ej, rozwaliłeś mi moją tą! Tak się nie bawimy, ja w ciebie chciałam tu trzasnąć. O, coś mam. A, tu obrywałam. Te jakieś kuleczki mocy pozbiorę, będzie lepiej. Mam nadzieję. Dobra. Jeszcze jeden. Jest trudniejszy, bo on ma laser. Nie wiem, czy on teraz oberwał. Oddaj moje kuleczki, co? Nie chcę truchła. Chcę barierkę. A najlepiej to bym chciała butlę z gazem. Widzę, że więcej ich nie ma. Tu jakieś śmieci. Chciałam ją dużo nie narobię. No zawsze coś tam oberwie, nie? Pralka byłaby spoko. Gdzie on jest? W sumie ja go mogę podejść. Bo poszłam na dystansówkę cały czas. Mogłam go stuknąć, tylko tak z lekcza bliżej. Jesteś jeszcze raz tym. Zaraz, bo mi się urwało. O, jest jeszcze jedna barierka. Dobra, umarł w końcu. Umarł. Porozmawiaj z Melisą. Gdzie jest Melisa? Melisa jest tam. Wiecie, co ja chciałem jeszcze? Ja. Dobra, on przeżył, bo na niego jest specjalny młot, prawda? Zaraz ja przyszłam z Melisą rozmawiać. Jakim cudem ta banda pomylejców zdołała cię schwytać? Jest przez przypadek. Zajmę się nią. Ty rób swoje, synu. Dziecko, nic ci nie jest. Kremowa? Ty żyjesz? A ty mnie widzisz. Tak. Nafaszerowali mnie dragami. Nie przemęczaj się. Musisz odpocząć. Dobra, odbierz telefon, ale czekajcie, bo mnie tu pierdy jadą. Gdzie to jest najbliższy telefon? Nie chciałam... Idź! Idź, pierdzie. O, nie widziałam jeszcze tej maski, że tak powiem, figury. Jestem ciekawa, czy z nią coś będziemy robić. Dobra, na razie przejdę sobie w koło. Jejku, tu wszędzie demony.
Patrzę, ja tu nie widzę, żeby był telefon. Tutaj chyba jest budka z telefonem najbliższa. Tu jest stos, ten pierwszy. Ukradnij telefon! Nie, autentycznie telefon ktoś zajumał. Bo ja na mapie chyba nie mam podane, gdzie jest ten telefon. No ja jestem tu. Tu jest telefon, dobra, widzę. Zaraz, to w tą stronę iść, czy w drugą? W drugą. W tą. Nie, całkiem w złą stronę poszłam. Ale nie, nie, dobra, słyszę telefon. No to dobrze chyba idę. Dzień dobry, Kulfony. A jak tak odbiorę na szybko? To mi nic nie zrobił. Stracie. Ty i twoja księżniczka jesteście kwita. Ty ją uratowałeś przed wystrzeleniem w kosmos, ona ciebie przed wystrzeleniem do piekła. Chciałam się ciebie pozbyć pokojowo, wiesz, wtedy tam pod kościołem. Ale ta ruda kwoka zajebała nam niezbędny trybik. Na szczęście wszystko wraca na miejsce. Razem z tobą! Kurwa! Miałem zostać papieżem, skończyło się przeprowadzką do piekła. Ten mięczak pewnie zaraz się rozbeczy. Kurwa! Jakim cudem w piekle pada deszcz? A ognisty! Ja serio jestem w piekle! Okej! No... Co tam? Co to za kolejka? Lecimy do Polski! Trzeba ubić jakiegoś skrzakliwego wąpierza! Puść mnie za siebie! Nie ma wpuszczenia! Musisz mieć numerek! Zapisy są od miesięcy! Teraz żeś się obudził! No, tak wyszło. Miało być tak pięknie. Zesraliśmy się metr przed Cedesem. Kolejka nigdy się nie skończy. Vanilla zagra koncert, Sandeville zamieni się w czarną oazę. A ja jestem uwięziony na wieczność w umyśle zakompleksionego pseudokleryka po 40. Piekło! Piekło. Cieszę się, że on wymyśla on tylko piekło. Na pomysł, że znajdzie alkohol i utopi smutki. Uwaga, będę pocieszał. Dobra, zdobądź alkohol. Tam było, że grzebie w śmieciach. Być może gdzieś tu, w którymś śmietniku alkohol jest. Albo gdzieś tu. O! Daleko nie trzeba było szukać. Idź poużalać się nad sobą. A dokąd? Dobra, tam idziemy się użalać nad sobą. Jeszcze nigdy nie było w piekle. W sumie można się rozejrzeć. A, na ławce! Dobra, odpowiednie miejsce, okej. Chcesz o tym pogadać? I tak wiesz, co myślę. Ale wyrzucimy to z ciebie i będzie ci lżej. Czego nie rozumiesz? Nie rozumiem, dlaczego uznałeś, że to odpowiedni moment na rozpaczanie. Żałoba, akceptacja, wyparcie. Tak to działa. Alkohol przyspiesza proces. Możesz też spróbować myśleć trzeźwo i zastanowić się, jak spierdolić z tej sauny. Już raz ci się udało. Miałem szczęście. Szczęście? Nie pecha. Teraz to sam nie wiem. To zależy, jak skończy się twoja bajka. Chodzimy do kolejki, poczekamy choćby rok. Tu nie ma Melisy. Nawet nie podziękowała mi za ratunek. Skupiła się na tobie. A nie zaskoczyło cię, że w ogóle mnie widziała? Słyszałeś kiedyś o takiej przypowieści? Przez żołądek do serca. Nie jestem uwięziony w twoim umyśle. Ty nie widzisz mnie rozumem. Widzisz mnie sercem. A skoro i Melisa mnie widzi, znaczy, że jesteście połączeni sercami, jak siostry syjamskie cipkami. Walcz, Orlok. Walcz do chuja psa. Mamy wszystko, żeby zajebać Vanillę. Nawet w pojedynkę. Nie macie! Rzuć na luz! Nie zrobię ci krzywdy! Też straciłam klątwę! Klątwę! Hrabina, przecież to ja cię ostatnio zdewastowałem. Miałaś wtedy supermoce, ja nie. Wiara to też supermoc! Jesteś super księdzem, ale to nie wystarczy! Potrzebujesz jeszcze wiedzy! Wiedzy! Wiedzy do? Do pokonania Vanilli. Właśnie myślałem, komu tu przyjebać. Pragnienie zemsty to najsilniejsza supermoc, ale to nie na mnie powinieneś się mścić. To wszystko twoja wina. Gadaj, jak stąd wyjść.
Albo sprawdzimy, jak poradzisz sobie z klątwy. Nie mam już żadnych wpływów, ale zostało mi trochę wiedzy. Na przykład pamiętam, jak z łatwością cię upokarzałam. Z podobną łatwością torpedo pozbawił cię supermocy. Wiesz, co robisz źle? No. Niepotrzebnie koncentrujesz się na klątwie. Trzeba skoncentrować się na nosicielu. Nie skupiałam się na twoich kompleksach, tylko na wampirzych cechach. Masz kropidło kremowe i znasz czułe punkty wanylii. Proszę, to acetylen na zgodę. Na chuj mi acetylen! Czekaj. Ten deszcz to... To żółć! Przeżarła dojdoje i dostała się do piekła! Wiesz, co robić. Stop, kurwa! Stop! Najpierw Diabolina. Mamy ją na widelcu. Dorośli, zemsta to narzędzie, nie cel sam w sobie. Okej, okay, znajdź kubę na śmieci i znajdź grzejnik. Kubę na śmieci był gdzieś tu. To się nie nadaje? Czyli taki bardziej, o, właśnie taki. Jest. Proszę bardzo. I teraz grzejniki. Czy ja w piekle też mogę czyścić ściany? Tak mnie to zastanowiło. A, nie mam takich mocy w piekle, dobra. Nie, no dobra, miałam mówić, że kolejka się troszkę tutaj, wiecie, zmniejsza, ale jednak nie. Dobra, wezmę sobie dwa kubły na śmieci. Skoro dwa grzejniki, to i dwa kubły będę mieć. Tylko właśnie, gdzie są grzejniki? Coś mi się wydaje, że tam. Tak coś się podświetlało. Czemu to mi się tak nagle tego wywuje? Tutaj nic nie ma. Dziwne to piekło, takie na ulicy? Ale cóż. Będzie mnie to bolało? Nie. O, dziwne. Dobra, grzejnik jeden jest. Jeszcze drugi. Może gdzie, w jakim kontenerze on leży? Ja nie zwracałam na to uwagi wcześniej. O, a działa telefon z... A, nie ma telefonu z piekła, dobra. Ten ogień jest fascynujący. Szkoda tylko, że nic on nie robi, prawda? Znowu mi się pojawił ten... Kubeł na śmieci w tym miejscu, w którym stał. Więc być może mi się i grzejnik tam zaraz pojawi. Może hydrantu nikt nie chce. O, tu jest nasza ekipka, a grzejnik jest tu. Dawaj. Użyj działa, o matko, gdzie jest działo? Tu jest działo. Będzie się działo. O. Ciekawe. Czy my strzeliliśmy kremówę? Oto jest noc, którą dał nam pan. Halloween. Jesteś moją dumą, jesteś moim snem. Chciałabym, moi przeklęci bracia i siostry, wykonać premierowo pieśń, nad którą pracowałam, odkąd wylądowałam w Sandeville. Porozmawiaj z Wamelą, a czemu... A! Ja myślę czemu! Jak tu znowu demony! Dzięki, pani, za cudowne show! Ale teraz zawrzej pysiec! Kochanie, przecież dałam ci szansę rozstać się pokojowo. Nie rób głupich uśmieszków, Wamela. W głębi duszy jesteś zesrana po uszy. Dlaczego wróciłeś? Czyżby splendor w piekle się nie zgadzał? Mam wyjebane na cyferki i rankingi. Wróciłem do moich ludzi. Mój splendor zrodził się z upadków i wzlotów. To przygody, wyzwania, relacje i emocje. Ty jesteś jedynie krzykliwą wydmuszką, wystrojoną w drogie ciuchy i skradzione tożsamości. Być może przyszykowałaś fajny plagiat, ale tego już się nie dowiemy. Bo? Bo zemsta piekieł dopełnia się! Żyj, Krus, nieudolny pasożycie. No cóż, czeka nas walka, słuchajcie. O, i to nawet w dobrej oprawie muzycznej. W każdym razie myślę, że tego dokonamy w kolejnym odcinku, a ja na razie się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.